Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku i dzisiaj chcę przetestować z Wami prostownicę Remingtona, a tak naprawdę chcę porównać ją z taką, którą używałam, w sumie używam od lat, ponieważ ona cały czas działa. Nie chcę Was skłamać, ale tej właśnie prostownicy używam od 5 lub 6 lat, coś takiego. Ona naprawdę cały czas działa, nic się z nią nie dzieje, tylko już po prostu widać, że jest już dużo używana i zaraz Wam pokażę to. I to jest prostownica firmy Optimum. I będziemy właśnie, tak jak mówiłam, porównywać ją z prostownicą Remingtona Shine Therapy. Mam nadzieję, że nie jest zbyt ciemno, no ale co chwilę słońce zachodzi, od nowa się pokazuje, więc tak trochę cienko. No ale mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze widać. No i postanowiłam, że zrobimy tak, że jedną część włosów, właśnie jedną stronę wyprostujemy tą prostownicą firmy Optimum, no a drugą część wyprostujemy tą z Remingtona. Ta z Optimum ma, tutaj ma włącznik, może Wam pokażę bliżej. Zobaczcie, tutaj ma włącznik. Tutaj ma przycisk, abyśmy mogły ustawić od razu maksymalną temperaturę. Tutaj ma możliwość włączenia jonizacji. No i plus i minus, czyli możemy sobie tak też ustawiać temperaturę. No i tutaj ma taki wyświetlacz LED. No i on właśnie raz działa, raz nie. To zależy właśnie od dnia. Zawsze się w sumie zapala, pojawia się coś, tylko niekiedy są po prostu to normalne cyfry, a niekiedy są to jakieś takie ślaczki, nie wiem o co chodzi, no ale prostownica nadal dobrze działa, więc nie mam do niej zastrzeżeń. Tutaj już jest taka cała popękana, zobaczcie, kabel również, już coś tu się stało, no ale póki co działa i nie zrobiła krzywdy moim włosom. Tutaj płytki są w porządku, także nie ma obaw, że coś zrobi naszym włosom. No a z kolei ta prostownica z Remingtona, tutaj nie ma żadnych przycisków, ma je ukryte tutaj i jest to przycisk do włączenia, plus i minus do ustawienia temperatury i ona tutaj nie ma tego przycisku, nie ma w sumie tej opcji jonizacji włosów oraz nie ma możliwości ustawienia od razu maksymalnej temperatury. No w porównaniu właśnie do tej, ta jest tańsza, a ma takie coś, a ta nie ma, może ta po prostu automatycznie ma tą jonizację włączoną, nie wiem. Za to wiem właśnie, że w tych płytkach jest ten olej arganowy i witamina E. No i muszę powiedzieć, że używałam ją już 3-4 razy, coś takiego. No i super się sprawdza, bardzo szybko prostuje włosy. No ale chcę Wam pokazać właśnie, jak to jest w praktyce. No bo opowiadać w sumie mogę dużo, no ale teraz się przekonacie same. Tylko zdejmę tą karteczkę, bo zawsze o tym zapominam. Dobra. Może najpierw właśnie pokażę Wam, jak prostuje ta prostownica marki Optimum. Podłączę ją. Zobaczcie, o teraz się coś wyświetliło. Na czerwono wyświetlił się napis OFF. Musimy przytrzymać tutaj właśnie, aby się włączyła i automatycznie ona ustawia sobie 180 stopni. No i ja zawsze taką właśnie temperaturą prostuję swoje włosy i dodatkowo włączę sobie jeszcze jonizację, aby jednak ta prostownica miała też jakieś lepsze szanse z tą, no bo tak jak mówię, ta już ma w tych płytkach coś, więc damy jej również taką szansę lepszą. Tutaj temperatura mruga, a gdy przestanie mrugać i właśnie będzie niebieski ekranik i przestanie mrugać, jeszcze nadal mruga, to wtedy prostownica jest już nagrzana do tej naszej wybranej temperatury i tutaj w przypadku tej jest tak samo, tak długo mruga, aż się po prostu nagrzeje. Z tym, że ta się automatycznie nastawia na 190 stopni i zawsze po prostu zmniejszam tą temperaturę. I tutaj najmniej możemy zrobić chyba 150 stopni, najwięcej 220, a w tej najmniej 150 i najwięcej chyba 230, czyli to możemy bardziej nagrzać. Nasza prostownica jest już gotowa, dlatego też przygotuję pasmo włosów.
powiedzmy, że tą prostownicą będziemy prostować tą część włosów. No i oczywiście spryskam je termoochroną. Mam nadzieję, że ten filmik nie będzie znowu trwał w nieskończoność, tak jak ostatnie moje filmy. Zawsze chcę nagrać coś szybkiego, a potem wychodzi 40 minut. No ale chcę właśnie Wam to pokazać, jak one się sprawdzają. Nie wiem dokładnie, ile kosztowała ta prostownica z Optimum, bo ja ją dostałam w prezencie. No ale tak jak mówię, jestem z niej bardzo zadowolona, bo tyle lat już mi służy, że naprawdę jest, na pewno jest warta swojej ceny, bo ani razu się nie popsuła. Tak jak mówię, niekiedy coś z tym wyświetlaczem się dzieje, ale, ale to czasami, teraz akurat działa, więc fajnie. I powoli przejeżdżam takie pasmo. Niestety czuję, że ta prostownica troszeczkę tak ciągnie mi te włosy. No pewnie coś tam już jest wyrobione w tych płytkach. No i tak, prostownica ogólnie prostuje włosy. Jak zwykle w moich filmikach podczas nagrywania oczywiście ktoś przeszkadza nam i dzwoni. Ale już wracam. Nic więcej nie prostowałam tutaj bez Was. No jak widzicie, te pasmo, ono jest niby wyprostowane, ale no nie jest do końca aż tak proste. Dlatego też przejadę je po raz kolejny, po raz drugi tą prostownicą. Włosy są bardzo gorące. No, teraz już jest o wiele lepiej, tylko no, ta końcówka cały czas mi się jakoś wywija, mimo że ja ją prostowałam pod spód, to... No ale tak jak mówię, te włosy ładnie prostuję, nie mam do niej żadnych zastrzeżeń. No jedyne co zobaczycie, że tamtą prostownicą mogę większe pasma od razu prostować i one są, faktycznie się prostują. Bo tamta prostownica ma takie płytki, które są ruchome i one dostosowują nacisk na włosy. To muszę tutaj kilka razy przejeżdżać. No i tak myślę, że nie będzie takiego samego efektu. No ale zobaczycie. Ja teraz przyspieszę to, bo tak ten filmik będzie trwał zbyt długo. Dobra, jedna strona jest wyprostowana. Nie wiem, jest tu troszkę ciemno w tym pomieszczeniu, najwyżej później ją trochę rozjaśnię, ale w podglądzie widzę, że trochę jest ciemno. No nie wiem, czy taki, czy jest jakiś efekt. Myślę, że później porównam sobie te dwie strony i Wam po prostu przyjdę to powiedzieć. No i oczywiście Wam to nagram, więc zobaczycie, czy te włosy wyprostowane jedną i drugą prostownicą się czymś różnią, czy wyglądają tak samo. Ja odłożę jedną prostownicę i teraz podłączymy Remingtona. No i wiem, że to było takie dość szybkie prostowanie włosów, no ale... Ale ja tak zazwyczaj właśnie szybko prostuję włosy, bo nie mam jakoś bardzo kręconych, tylko one są, widzicie, one są prawie proste, tylko tyle, że chcę je tak bardziej wygładzić jeszcze. Lub właśnie te końcóweczki tak ładnie pod spód podgiąć, więc tylko po to prostuję te włosy i nie robię tego zbyt często. No i też dlatego nie dzielę je na jakieś pasma, takie wiecie, malutkie, jakieś sekcje i tak dalej, no bo uważam, że to nie ma sensu, bo nie chcę niszczyć tych włosów, chcę tylko po prostu je troszeczkę tam podrasować. No i może niektórzy powiedzą mi, że źle je wyprostowałam, no ale ja Wam pokazuję tak, jak ja to robię, bo ja nie mam potrzeby jakichś
mocnego prostowania włosów. Nie chcę również uzyskać takich włosów, wiecie, prostych jak druty. No ale no, już ta prostownica się już nagrzała. To też do 180 stopni. No i zobaczycie, jak ta, jak ona prostuje. Aha, jeszcze termoochrona na tą stronę. Tutaj już widziałam troszeczkę grubsze pasmo niż po tej stronie. No ale tak po prostu prostownica ma większe te płytki, więc myślę, że będzie w porządku. Widzę, że tutaj ten kawałek wyszedł mi za prostownicę, dlatego go też przeprostuję jeszcze raz. Tamtą prostownicą też wykonywałam to podwójnie. Nie mam gdzie położyć jej. No i zobaczcie, moim zdaniem tutaj no, są bardziej wyprostowane te włosy, no ale w sumie porównamy to na całości. Teraz również Wam to przyspieszę i ocenimy wspólnie. Dobra, słuchajcie, myślę, że ta strona już jest wyprostowana. No i tak jak mogłyście zobaczyć, z tej strony niektóre pasma przejeżdżałam dwa razy, niektóre tylko raz. No bo stwierdziłam, że skoro już widzę, że są proste, to nie ma sensu przejeżdżać ich po raz kolejny. No a tamtą prostownicą z Optimum przejeżdżałam jedno, każde pasmo podwójnie lub nawet trzy razy. Także ta strona jakby włosów, jakby powiedzieć to, była mniej narażona na uszkodzenia, o, bo tutaj dałam tylko początek tutaj dwa razy, a później całe włosy już po jednym, każde pasmo tylko raz przejeżdżałam prostownicą, no a z tej strony każde pasmo było minimum dwa razy przejeżdżane i to właśnie była ta sama temperatura, czyli 180 stopni. Ja może Wam się odwrócę i zobaczycie pierwsi, czy jest jakaś różnica między tymi stronami. Przypominam, tutaj jest prostownica z Optimum, a z tej strony z Remingtona. No i ocenicie same, czy widać jakąś różnicę, a ja teraz sama sprawdzę. Idę do lustra sprawdzić i Wam powiem, co ja o tym myślę. Powiem Wam tak. Ze względu na to, że te włosy prostowałam tak szybko, nie skupiałam się na tym, aby te wszystkie końcóweczki idealnie szły w jednym kierunku, to tak pewnie, jak mogłyście przed chwilą zobaczyć, te końcówki, no tak jak mówię, są w różnych kierunkach. Jednakże patrząc na wyprostowanie całych włosów, to znalazłam kilka różnic. Między innymi, zobaczcie, te tutaj włosy po tej stronie są bardziej takie wygładzone, natomiast z tej strony są takie jakby troszkę spuszone i również czuć to w dotyku. Te włosy są takie bardziej, jakby to nazwać, nawilżone i tak bardziej, no są milsze po prostu w dotyku, no a z tej strony czuć takie... No, że te włosy nie są takie idealnie, wiecie, wygładzone i widać, że są bardziej takie spuszone. Tak samo końcówki, zobaczcie. Tu widać, że one są takie lejące, no po prostu proste, a tutaj są takie bardziej spuszone. Myślę, że to na pewno widać, tą różnicę, bo tu w podglądzie widać, to na pewno będzie w tym, jak będę obrabiać, też będzie ten efekt. Dobra, kolejną sprawą...
nie wiem, co jeszcze chciałam powiedzieć. No po prostu widać, że te włosy są jakby takie bardziej wygładzone, przez co wydają się po prostu być prostsze, no bo myślę, że o to najbardziej chodzi w prostowaniu włosów, aby je dobrze wygładzić. No więc podsumowując to porównanie, myślę, że jednak Remington sprawdził się lepiej, no ale tak jak mówię, Remington jest u mnie od około miesiąca, natomiast TAS Optimum 5 bądź 6 lat, więc myślę, że to i tak bardzo dużo jak na prostownicę i dotychczas super mi się sprawdzała, teraz fajnie, nadal się sprawdza. No i pewnie bym ją używała, nadal bym nie widziała żadnych wad w niej, gdyby nie to, że po prostu zakupiłam sobie nową. No a wiadomo, każdy sprzęt idzie z technologią do przodu, także tak też zadziało się w przypadku prostownic. No i teraz tak myślę, że to, co mówiłam o tym olejku arganowym i witaminie E w tych płytkach, się tak trochę z tego śmiałam, ale to może być jednak prawda, bo zobaczcie, włosy prostowałyśmy tą samą temperaturą, takie same pasma brałam grube, no i nawet w tej prostownicy Remingtona wystarczyło przejechać raz, a w tej właśnie z Optimum, po prostu taka zwykła prostownica, musiałam przejechać dwa bądź trzy razy. Także myślę, że jednak ma to jakieś znaczenie i faktycznie te ukryte dobroczynne składniki są w tych płytkach i coś dają. No bo ja mówię, widzę różnice, zobaczcie, te są takie bardziej wygładzone po tej stronie. No widzę tam różnicę, no i cofam to, co powiedziałam, po prostu, że to jest jakaś ściema, bo to nie jest ściema. No i jeszcze chcę powiedzieć, że to nie jest filmik sponsorowany, broń Boże, bo ja tą prostownicę kupiłam sama, tylko po prostu chciałam sprawdzić, jaka jest różnica tak na połowie włosów, bo jeśli wyprostujemy całe włosy jedną prostownicą, potem drugą, to aż takich różnic od razu nie zauważymy. Może mi napiszcie również, jakiej wy używacie prostownicy, no i jakiego używacie produktu do termoochrony, bo ja od lat już używam tego z Gliscor, bo moim zdaniem jest najlepszy spośród tych, które miałam dotychczas, bo on ma różne olejki w składzie, także mimo te, jakby to nazwać, o, poza tym, że on chroni nasze włosy przed wysoką temperaturą, to również w jakiś sposób je odżywia, bo te oleje jednak nie są obojętne względem włosów. No i dlatego bardzo lubię go używać, niekiedy nawet używam go na same tak końcóweczki, jeśli nie mam nic innego pod ręką i fajnie się sprawdza. Ale jeśli znacie coś innego, oczywiście co nie ma alkoholu, denatu w składzie, no i jakichś tam wiecie samych oblepiaczy i tak dalej, no to prosiłabym Was, abyście mi napisały w pod spodem, bo tak jak widzicie, moje opakowanie już się kończy, a nie mam na razie nic w zapasie. Napiszcie mi, czy podobał Wam się taki test, czy chcecie takich więcej, a jeśli macie pomysły na nowe filmiki, to również napiszcie. Pozdrawiam Was, cześć! Aha, i jeszcze zachęcam nowych widzów do subskrypcji kanału, no i oczywiście do łapek w górę.